potem no, no, 6,8 no. Krzysiu, 6,8 pojemność. 6,8 pojemność. A Porsche 2,8. Niestety nie wiem, ile jaką pojemność miał ten. No były te V8-ki. Były około 6 litrów też, ale nie wiem, czy były ponad 6. Chociaż w Challenger, pamiętam, był taki 1,7-litrowy, ten z tego filmu Znikający punkt, to był 7 z hakiem. Ale taki Camaro to nie wiem, co tam ma. Deska w drewnie i jedziemy. Deska jest rozdzielcza, żeby wiesz, jechać z maski czy tam z dachu. Jedź kurwa taryfiarzu. Złotuwa. Wypierdalaj z tym taryfą. Nie, bardzo ładny wiem, co jest w żółtym jest. Zupełnie. Gdybyś go miał malować samemu, to też coś pod żółtym sugerowało jednak. W bazie żółtego. No co, prawie w skoro. Przegrałeś? Obydwoje przegraliśmy. Również, no. Licencję wyłączyłeś? Nie. Tu Mercedesie, wiesz, nie zaliczę, bo Mercedes to jest, wiesz, solidne auto. Już nie przejmuję jakimiś tam kliknięciami. Ja nie wyłączałem licencji, tylko zmieniłem auto. Tak w lewo, tu nie wiem jak tu jechać, jak szybko, tak, no, tylko redukcja. Tak sobie wyszło. Ale chyba na dwójce. Już wziąłeś klientów, tak? Bo byłeś obok mnie. Zabrałeś klientów z miasta? Niewiele go widać, wiesz? Żeby sterka, trzeba by głową kręcić, żeby tam patrzeć w tym sterku. Ładnie zmieściłeś, mnie tak wyjebało na prerię. To jest potencjał do jasny kierunek.
tak, żeby się zgubił? Nie, przełączyłem się na kabinę. Cyk, prądzik, lecimy. Nie ma. Ale ci dojebałem, Krzysiu. Ale ci dojebałem. Kalkulatorze się przyłączyłem na kabinę, wiem, że muszę mieć tą dyskę, chociaż no, chwilę. Trudno się, nie w tym mieście było, bo tam na dwa razy taki ślepy zakręt w prawo i ni chuja z kabiny nie widziałem, gdzie jedziesz. Trzeba było bardzo uważać, jechać szeroko. To było najgorsze miejsce, jeżeli chodzi o kabinę. Reszta spoko. Bo to nie były aż tak ostre zakręty, żeby ci tam gdzieś coś zasłaniało. Mówię im wszystko. Czekaj, jest jakiś Volvo w tej grze? Chyba nie ma. W gridach jest, ale tutaj chyba nie ma. Chyba w grupie A... Nie ma. Nie będzie kanciaka? Nie. W gridach były dwa Volvy nawet. Był taki Touring Car w dwójce. I oczywiście ten 850 w autosporcie i w 19, ale w Project Carsach nie ma w ogóle, niestety. Ale pojechały Porsche. No już jest kupyta. Ja się nie mogę przestać patrzeć na to twojego żółtego Merca, zajebiście wygląda. Kontrolka od świateł, myślę, co mi się to na niebiesku świeci, a to kontrolka od świateł. Czyli długie masz. Światła jest jasna, tak, na długie wjechanie. Z kabiny robi ten zakręt ostry w lewo, bo szybko nie zmieniałem kompletnie. Ale wymasterowałem przynajmniej to. To już trzeci. Co, nawet celownik nie pomaga? Nie widzę celownika z kabiny. Jak to? Kierownik ja widzę. Zasłania. Nie, nie. Coś a nie, zasłania? Jest faktycznie. Jest, masz rację. Zwróciłem uwagę. Tak się dziwię,
ja mówię, nie, fotel masz raczej odsunięty, czy co? Nie, nie, jest okej, okay, jest wszystko. Albo wzrost i... Po prostu patrzyłem w miejsce, szukałem sobie nika gdzie indziej. Troszkę go może wycieraczka zasłania. Kurde, jak się zapali światło, to jeszcze te zegary tak chodzi się poświetlały. Ja na zapalonych jadę, będę pan drzewo mrugał teraz. Ale to trzeba by zmierzch ustawić. Czekaj, muszę znaleźć gdzie ja tych wskazów sobie spaliłem. Pełny zbiornik paliwa. Można wozić klientów. Jeszcze nie jest 3 lapy przejedziesz dzięki temu. A wystarczy mi 2. Z ludźmi na pokładzie może wiesz więcej spalić. Ale temperatura nie jest optymalna. Ja tu nie mam 80 stopni nawet. Musisz bardziej cisnąć chyba. Takie 6-8 trudno dogrzać. No, duży blok. Na tym wiesz, lało przed chwilą, nie? A, zimno, nie? Pastę z lapa właśnie piję. Już taksóweczkę na horyzoncie. Trzeba wysiąść ze środka, bo... Wyrzuć klientów, bierz się do roboty. Ja cały czas jadę z kabiny, nie zamierzam przestać. Bardzo mi się podoba. Ty jesteś przyzwyczajony do takich widoków. No trochę bardziej zasłaniają pewne rzeczy, tak, ale generalnie pomysł jest, tak jak mówisz, podobny do tych innych. A tak sobie właśnie widać. Ja widzę tak jedną trzecią lusterką. Ty pewnie widzisz trochę więcej na szerszym monitorze. Chcę zobaczyć całe, ale muszę obrócić głowę trochę. Kolejny pastysta. Słońce wyszło, oświeciło mi tę drewnianą błazerię w aucie, pięknie. Czuję się premium. On coś nie, nie wiem, on z nami jeździ często ten typ, kojarzę, ale bardzo źle jedzie. Nie wiem, czy to testy auta, czy o co chodzi. On zazwyczaj jedzie tak, no okej. Okay. Ale tu to robi strasznie takie rzeczy w tym. Ja mu chciałem dać, tylko puszczałem na prostej, to potem nie umiał dohamować następnego zakrętu i się... wyjebywał. O, ktoś przyjebał w opony na zakręcie przed prostą. Leżą po rozrzutkowym. Uch, ogień fura. O, ale dojebałeś na tym ostatnim latem, pięknie. No, ostatnio pojechałem już z takim widokiem, wiesz, normalnie. Nauczyłem dopiero chyba na czwartym okrążeniu się nauczyłem robić tą w lewo, ten ostry zakręt, ten pierwszy w lewo. Trzeba po prostu dużo wcześniej zacząć skręcać.
Tak, masz rację. No, no, takie, no, Berlinetta, czyli niby coupe. Berlinetta to jest inna nazwa na coupe. O, tutaj nie jest łatwo dojechać do mety, ale też jechał ostrożnie, to jest trudno, trudna trasa. Jest parę takich niespodzianek na niej, na przykład sieci rybaka albo oszukańcza hopa. A tymi mercami nie mogę się doczekać tych herpinów. Dobra, może już nie jadę z kabiny. Aha, biegnę. Co ty, z tego wstecznie pojechałeś? Nie, zmieniałem widoki. Nie zdążyłem biegu wbić. Da się, ale trzeba też hamować odpowiednio wcześnie. To jest trochę później zahamowałem i odpowiem. Amaro jeszcze było, przecież pojechałeś. Amaro chyba dwa jakieś listany. Porsche, Mercedes 5 chyba było, czy 6. Nie, w Ferrari to 6. Nie, tam zależy jakim kątem wyjdziesz na tą hopę, bo wtedy tak wylądujesz. Próbowałem dobrze, ale niestety nie zdążyłem dohamować przed następnym. Jajeczka, ale nie ukradł mi szlapa. Zabrało go. Często są w takim miejscu, gdzie faktycznie tu wypadały. A jak cię podbija, to nie możesz skręcać. Szpuny jeździ. To jest parę takich miejsc.
Gander stoi, Krzysiu, widzę to. Auto się umie rozpędzić, ale utrzymać się na łuku to niekoniecznie. No to ani opon, ani masy. Jedziesz i tak cię wynosi. No nic, teraz zobaczymy, ile to poleci może. Jeszcze jeden zakrętu wam przyszło, żeby nie było. No, to ja tylko 30. Jest piątka w tym aucie, o do kurwy. O i polapię. Kupiłem to samo co ty dokładnie. Tak się na piątką zafascynowałem. Jeszcze było kawał liczynka, spokojnie trzy paki to pojedzie. Tak się wydaje. To nie ma takiej prostej. Tak, takiej dużej prostej może nie być, nie? Może na barierkę przyszło. Tak, my nie wepchniesz, to mi się jest. Ale jest bliźniacza sytuacja, ja dokładnie tak samo za tobą. Barierka przyszła tam czaj na te kształty. Więc jest to prawda. Ale tu nie hamujemy na chłopie, czy nie? To już bez sensu. Nie hamujemy. Nie ma po prostu nic do stracenia. Jaka pętla jest na śrubie? Chcę, żeby cię wyminąć, więc jesteśmy zagrożony. Sieci rybaka już się uśmiechały. Będzie piątka drugi raz, jak myślisz? Chyba nie. Nie braknie. Chociaż. Boże. Może coś być. Jest! Ja już mam. A za wcześnie wrzuciłeś. Cały czas przyspiesza auto. Nie chcę być na zewnętrznej, nie. To objechałem cię jak przedszkolak, no to jest taki prosty. A że tam się udało zmieścić, że auto pokleiło, to inna sprawa. W ostatniej sekcji łatwo nie dowieść. Dowiózł, Krzysiu. Ale kurwa, wstyd. No, mnie na tej hopie, co powiedziałeś, że nie trzeba tam, wiesz, nic kombinować, to pojechałem. A ty wyjebałeś się... Gdzie ty się wyjebałeś? Andrzej, wygrałeś wyścig, nie wiem, czy o tym tak, wiesz. Tak, wygrałeś wyścig, mamy skasowane czasy. Masz najszybszy lap. No bo żeśmy się wyjebali gdzieś. No, lekko to tam nawet nie zalicza, ale jak coś tam przekurwisz albo zrobisz jakąś ścinkę, to... No, tak, wygrałeś wyścig. No, mogę dać to najkrótsze, Krzysiu, to z tymi, wiesz, takimi różnymi góra-dół, z lewo-prawo, tam na pewno by ten Mercedes dobrze się czuł. Ja myślę, że tutaj też mu będzie dobrze. Wszędzie mu będzie dobrze. Zajebiste auto i ma baterię na desce, więc widok z kabiny, jedziemy. Na Kalifornii spękałem, jechałem z dachu. Trzeba było jechać z kabiny.
to znowu. Jest z maski widok, z dachu są osobne widoki. Jest jeszcze, wiadomo, zderzak. Dwa z środka i chyba... Dwa z tyłu są, czy jedno z tyłu? Nie wiem. Nie jeszcze. Dwa z tyłu. Dwa z tyłu, bliższy i dalszy. Ale mało się różnią. W wielu grach jest, jak są dwa z tyłu, to jest większy rozstrzał, a tu jest tak... No, w gridzie ostatnio jeździłem dwójce, to próbowałem na początku jeździć z tyłu, to tak, masz rację, to była większa różnica, ale potem i tak jeździłem w maski. No, bo jest dużo szybszy. Przewisiał motor, mi wjechał w plecy. Mi wjechał Andrzej dwa razy w bok, ale bez konsekwencji, szczęście. A ja trzy w dół, bo mi ten niebieżek wjechał. No dobrze. Więc zawsze strzelają w plecy. Słóweczka śmignęła. No, zjechałeś tak po wewnętrznej. Chciałem ciasto zrobić się za chwilę. Chciałem szeroko, żeby mieć egzyt lepszy i miałem dobry, bo zniknąłeś, więc jakby ta droga prosta. Te czwórkę można wrzucić na tym owalu, zajebiście. Zajebisty tor w tej grze, ta gra jest pełna zajebistych torów i brno niestety. Doskonały tor do ścigania się więcej osób. No ci Brno pojeździmy, jak przyjdziemy w Open Wheelery. WB podobne, obiecuję. Wydaje, że tor będzie tam działał. A może nie i będzie tak samo chujowy, zobaczymy. O, na owalu w sumie ciekawe, ile by ten Merc pojechał. Chociaż nie, na zakrętach za bardzo by trzeba było zwalniać. Już tam nie wyciągnął niestety przez to. Utrzymałby się na zakręcie pewnie. Się na tym, na Daytonie utrzymał. A na Indy chyba nie. Przesiadł się na drugim okrążeniu, znaczy urywał, bo nie jedziesz już ze startu zatrzymanego, więc automatycznie chyba to jest szybszy. Zazwyczaj właśnie koło 5-6. Tak, między drugim a trzecim 6 sekund to jest też bardzo dużo. Wbijam kabinę z powrotem, za dobre. O, tu gorzej jadę. Jest dobrze.
masz takie rzeczy w gridzie? Masz? Nie masz. Wyjazd na owa mi się wydaje, że można lepiej pojechać. Za bardzo chyba tu walnę. Nie wiem, czy na autem się da to płynnie zrobić, bo jest za duże i za ciężkie, ale... Można mieć dużo lepszą prędkość. Zresztą, że to na czwórce można pojechać, to i tak jestem zaskoczony. Nie no, na piątce jakiś poziom, to okej, na czwórce bez przesady. Dopiero od razu masterowałem tor. A zegary mam skaszone. No gdzieś bez światła jadę. Już naprawiony ten. No, czyli ten zegar kręcił bez siły. No to jest zakręt taki dość tricky, bo tam zależy jak chcesz jechać. Jak chcesz jechać dołem, to musisz pilnować tego brake markera i robisz inaczej ten zakręt, ale można też pojechać bandą. Wtedy jakby i hamowanie i sama linia zakrętu jest zupełnie inna niż to co gra pokazuje. A ten jest taki bardzo pełen motywów motylików. Wyjście na owal nie jest łatwiejsze jak się z kabiny jedzie, bo widać efekty. Nadal chyba to jadę za wolno. I gol. To jest konkurencyjny Mercedes. Widzę, zniknąłeś. No, ale lapa wyciągnąłeś kompletnie z góry. Dwie sekundy? Półtora. Nie, bo to jest zero. Nawet nie półtora. No, ale to wygląda i tak dość tak zastraszająco. Też musiałeś tam dobrze robić. To jest to. To dlaczego ta gra jest dobra, to jest ten tor. Przede wszystkim ta gra jest dobra i na każdym prawie torze jest dobra. Każdym autem jest dobra. To jest też prawda. Większość z tego co mówisz, tak 99% to jest prawda. No to jest Brno. W jakimś chujowym aucie, tak. Chociaż nie, Brno to nie jest zły, to po prostu jest nudny i nie bawię się tam nigdy dobrze, bo jest tak boring. Już wolę po Indianapolis jeździć. No jak koniec, to koniec.